Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać grę Temple Run. To jest druga część. Pierwszą nie grałem, drugą gdzieś tam widziałem właśnie na internecie. Też naprawdę tylko sobie chwilę grałem. Bardzo fajna jest ta gra, naprawdę jest interesująca. Nie wiem, czy mieliście okazję spróbować już tego wcześniej. Wow. No, jak widzicie, nie jestem jakimś mistrzem w tej grze. Ale gra jest naprawdę bardzo wciągająca, jest sporo leveli. Można sobie naprawdę miło czas umilić albo skoczyć. I chciałem się zapytać, bo teraz, no nie wiem, ja ewentualnie zatrzymałem się na grach, na tych jakichś tam ważnych hitach, powiedzmy. Pokroju GTA właśnie, czy Need for Speedów. No i ewentualnie jeszcze zostały, w moim przypadku zostały jeszcze, a co się dzieje, w moim przypadku zostały jeszcze Angry Birdsy, które trochę pograłem sobie, ale niespecjalnie miałem na to czas, poza tym jestem daleko w polu, więc tak naprawdę musiałbym bardzo dużo nadganiać, jeśli chodzi o właśnie Angry Birdsy, więc postanowiłem, że tylko jakieś bardzo fajne takie gry sobie będę Wam prezentował. Uważam, że ta jest naprawdę niezła. Teraz możemy sobie właśnie w ten sposób... Naprawdę nie jestem w tym dobry. Ale tak jak widzicie, teraz możemy sobie żyroskopem sterować, żeby tutaj pozbierać te wszystkie jakieś dodatkowe bonusy tak dalej. I plansz jest naprawdę bardzo sporo. Ciekawy, dlaczego tego nie załapał. Ale generalnie wszystko się opiera na tym, że posługujemy się tabletem albo go przechylając, albo robimy do góry skok. To było bez sensu. Albo robimy zjazd w dół. To już fajnie wygląda. I tutaj jakiś mamy power, którego nie miałem wcześniej. Czy jesteśmy gotowi? Bardziej chciałbym Wam pokazać, że rzeczywiście niektóre te... Ale jakie to jest dziwne, że on od razu za nami biegnie, prawda? No dobra, jak widać, no nie udało mi się za daleko tutaj dojść. Chciałem Wam tylko tak pokazać, że naprawdę na większym ekranie też bardzo fajnie gra się w gry. Tym bardziej ja Wam mogę trochę lepiej to pokazać, bo Wy więcej widzicie na, właśnie na ekranie. Oczywiście możemy sobie pobiec jeszcze raz, albo twitnąć, czy tam wyjść. I w tym momencie... O, jakieś tutaj tego wcześniej nie było. Czy ja zrobiłem do przodu? Zastanawiam się, czy graliście w tą grę. Chciałbym, żebyście mi dali znać, czy to znacie, czy to tylko ja jestem aż taki tak bardzo zacofany. Ciekawe, że mi w powietrzu zjadł, prawda? Dobra, nie będę przedłużał, chciałem tylko w ten sposób Wam zaprezentować tą grę. Ci, którzy po prostu może w ogóle nie słyszeli o tym albo nie widzieli, to się przekonają, a ci, którzy znają tą grę, to zauważą, że jestem naprawdę w niej bardzo kiepski. Ale polecam Wam bardzo serdecznie, jest naprawdę wyśmienita zabawa i można spędzić długie godziny przy niej. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!